Bardzo się cieszę, że ta nasza dyskusja panelowa odbędzie się w tak zacnym składzie. Chciałbym serdecznie podziękować i przywitać, podziękować za przybycie i przywitać panelistki i panelistów. Serdecznie witam Barbarę Nowacką, przedstawicielkę Stowarzyszenia Inicjatywy Polska. Doktor Anna Skrzypek, Fundacja na rzecz Europejskich Studiów Progresywnych. Związanego z Europejską Socjaldemokracją. Witam Rafała Wosia, publicystę tygodnika Polityka oraz autora książki Dziecięca choroba liberalizmu. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie przeczytali tej książki, to serdecznie polecam nadrobić tę zaległość. Witam Dariusza Szweda, doradcę prezydenta Słupska oraz przedstawiciela Zielonego Instytutu. Witam Krzysztofa Gawkowskiego, wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szanowni Państwo, w programie naszego wydarzenia ten tytuł naszego panelu jest bardzo enigmatyczny, więc chciałem od razu powiedzieć, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać o programie gospodarczym Lewicy, ani o programie społecznym Lewicy. Będziemy raczej rozmawiać o strategii socjaldemokracji, o strategii Lewicy, ponieważ wydaje się, że o czym wspominał w słowie wstępnym Aleksander Kwaśniewski, mamy do czynienia ze splotem takich trzech kryzysów. Po pierwsze, mamy do czynienia z kryzysem neoliberalnego modelu kapitalizmu, mamy do czynienia z kryzysem demokracji, a ściślej z kryzysem legitymizacji instytucji demokratycznych, znaczy utratą zaufania obywatelek i obywateli do tychże instytucji oraz z kryzysem lewicy. Wydaje mi się, że te wszystkie trzy kryzysy są jakoś ze sobą powiązane. Chciałbym w naszej dyskusji skupić się na tych dwóch ostatnich kryzysach, znaczy na kryzysie tych instytucji demokratycznych oraz kryzysie lewicy, ponieważ wydaje mi się, że właśnie tutaj należy szukać przyczyn słabości europejskiej i polskiej socjaldemokracji, która wiąże się z instytucją państwa. Dla patrona mojego ośrodka i twórcy niemieckiej socjaldemokracji Ferdynanda Lassala państwo było takim głównym narzędziem realizacji lewicowych postulatów na rzecz egalitarnego społeczeństwa. Pierwsze powojenne dekady, wielki sukces europejskiej socjaldemokracji, czyli budowa zachodnioeuropejskich państw opiekuńczych, także to wielkie osiągnięcie zostało zrealizowane dzięki temu, że socjaldemokracja posiadała bardzo sprawne, silne narzędzie, czyli demokratyczne państwo. Wydaje się, na co zwraca wielu intelektualistów, obserwatorów życia publicznego, że dzisiaj mamy do czynienia z pewnym kryzysem państwa, które w dobie globalizacji traci swoją siłę zwłaszcza związaną z kontrolą sił rynkowych, co powoduje utratę zaufania czy wiary obywatelek i obywateli, że to państwo służy ich interesie. I wydaje się, że tutaj właśnie socjaldemokracja traci właśnie to ważne narzędzie. I o tym, jakich narzędzi, czy państwo narodowe może być takim narzędziem oraz wszystko to, co wiąże się z kryzysem zaufania do instytucji demokratycznych, o tym chciałbym porozmawiać z naszymi panelistami, a także z państwem, ponieważ w drugiej części liczymy także na państwa udział w naszej dyskusji. Chciałem rozpocząć od pytania do redaktora Rafała Wosia, który w swojej publicystyce zwraca uwagę na te tematy, także w publikacji, którą Państwo możecie się zaopatrzyć przy wejściu na nasz kongres Demokracja, Reaktywacja, debaty o kryzysie demokracji i przyszłości. Tam także znajduje się tekst Rafała Wosia o związkach między państwem a rynkiem. Chciałem się Ciebie, Rafale, zapytać, czy faktycznie państwo mamy do czynienia z końcem państw narodowych. Czy państwa narodowe utraciły się jakąkolwiek swoją moc sprawczą? Czy dla socjaldemokracji państwa narodowe mogą być jeszcze ważnym narzędziem egalitarnej polityki? Czy też raczej socjaldemokracja musi szukać tego ponadnarodowego wymiaru regulacji współczesnego kapitalizmu? Dziękuję Ci, Michale. Nie, państwo narodowe nie utraciło swojej kluczowej roli dla rozwoju demokratycznych społeczeństw. Ale zanim wejdziemy na bardzo wysokie rejestry, to ponieważ jesteśmy w Polsce i mam mówić o Polsce, to ja skorzystam z okazji, że na sali jest tak wielu ważnych ludzi dla polskiego życia publicznego, ważnych, kluczowych polityków minionego 25-lecia. Tym bardziej, że w tych dwóch pierwszych wystąpieniach nie słyszałem, żeby oni walili się w piersi jakoś szczególnie mocno. A nawet z ust prezydenta Kwaśniewskiego słyszałem,
no niby żartem powiedziane, że za Kwaśniewskiego to było najlepsze, ale pan prezydent jest na tyle wytrawnym politykiem, że dobrze wie, że jak mówi do sali, to, że mówi do sali, to używa takich argumentów, które tej sali w duszy grają. Mam wrażenie, że pan prezydent trafił w to, co w większości sali w duszy gra. Za Kwaśniewskiego to było dobrze, a teraz to jest tak źle, zobaczcie. I ja tu niestety mam to samo uczucie, które mi towarzyszy, jak rozmawiam teraz z politykami Platformy Obywatelskiej. Oni też są przekonani, no było tak dobrze. Po cośmy to zmieniali wszystko? No, my jesteśmy, no widzicie, przecież jesteśmy wycięci z innego sukna niż ci wariaci, którzy teraz przyszli do władzy. To samo słyszę niestety u pana prezydenta i u bardzo wielu polityków z dawnej lewicy. I to jest dla mnie niesamowite, bo mam wrażenie, że nie odrobiliście lekcji, to znaczy nie wiecie, że zawiedliście. I jak słuchałem pana prezydenta, to notowałem sobie po prostu spontanicznie rzeczy, które bardzo konkretne. Na jakich polach zawiedliście? Przeczytam. To wy promowaliście neoliberalizm, indywidualizm i egoizm w polskiej gospodarce. To wy wprowadziliście podatek de facto liniowy, nie Leszek Balcerowicz. To wy obniżaliście CIT dla przedsiębiorstw kosztem wprowadzenia regresywnego systemu podatkowego. To wy uelastyczniliście rynek pracy. I plaga śmieciówek to nie jest wina Donalda Tuska, tylko to zaczęło się w czasach Jerzego Hausnera, plan Hausnera. Uelastycznienie polskiego rynku pracy. Nie koniec. Nie wypracowaliście progresywnej koncepcji polityki europejskiej. Poza takim płynięciem w głównym europejskim nurcie i pokazywaniu europejskim partnerom my już nie jesteśmy tymi, my nie jesteśmy ze wschodu, my jesteśmy tacy jak wy. Jesteśmy w porządku. Zgadzamy się z wami we wszystkim. Nie słyszałem żadnego namysłu nad tym, bo to nie jest tak, że teraz się coś stało w Europie. Te wszystkie kryzysy dojrzewały. Ale nie słyszałem z waszej strony namysłu na ten temat. To wy wprowadziliście na świat postpolityki. Pan prezydent mówił, że to bardzo źle, że PR-owcy decydują o tym, jak wygląda polityka, no ale to u was ja widziałem, że były tego początki. Przewracam stronę dalej. Nie umieliście znaleźć podejścia, krytycznego podejścia do globalizacji. Traktowaliście ją jak pogodę, że to jest po prostu, o, przyszła burza, no trzeba się schować. O, świeci słońce, świetnie, wychodzimy na zewnątrz. Nie wiem, dlaczego tak było, ale globalizacja to są decyzje polityczne. To nie jest tak, że to musi iść w tym kierunku, w którym idzie. Po to mamy demokratyczną politykę, żeby umieć formułować również alternatywne rozwiązania. I oczywiście możemy powiedzieć, tak jak teraz jest negocjowany TTIP między Stanami Zjednoczonymi i Komisją Europejską, możemy powiedzieć, no globalizacja niestety musi iść w tym kierunku, bo jak integracja europejska się nie rozwija, albo integracja transatlantycka się nie rozwija, to jest jak rower, który przestanie jechać, to upadnie. No nie, no ale można próbować ten cały impet, chęć współpracy skierować na inne tory, na przykład na współpracę w dziedzinie zwalczania ucieczek podatkowych. W Europie. Można to robić. Można próbować wypracować takie mechanizmy, które będą pozwalały sprawić, żeby zyski ze wzrostu produktywności nie były prywatyzowane przez przedsiębiorstwa typu Apple, Google i tak dalej, tylko żeby jakaś ich część była uwspólniana i stanowiła takie osłonięcie dla strat po stronie na przykład pracowników, które w ten sposób zachodzą. Nie słyszałem takich rzeczy z waszej strony. Rozpieściliście polski biznes, rozwijając mu przed nim czerwony dywan i twierdząc, że przedsiębiorca to jest wszystko, to jest sól ziemi, to jest najważniejsza część społeczeństwa, bo oni tworzą mityczne miejsca pracy. I właściwie mamy takie, trochę przez was, głównie przez was, mamy takie pokolenie polskiego biznesu, od którego nigdy nic nie wymagał dla dobra wspólnego. Tylko brał po prostu. Stworzyliście najbardziej roszczeniową grupę społeczną w tym kraju. Przedsiębiorców właśnie, niestety. Postawiliście mocno na technokratyzację polityki. Mówiliście, albo nie polemizowaliście z taką tezą, że gospodarka to nie jest część polityki, że gospodarkę należy oddać fachowcom. Najlepiej, żeby jak najmniej demokratycznych polityków tam było, bo wtedy oni będą potrafili dobre rozwiązania zastosować. Nadużywaliście pałki populizmu, baląc nią wszystkich przeciwników, którzy ośmielili się powiedzieć, że może niezadowolenie społeczne to coś w tym jest. Nie stworzyliście czegoś takiego, co można by nazwać patriotyzmem gospodarczym. To znaczy, że
podatki to ważna rzecz i należy je płacić, należy się domagać od polskich przedsiębiorców, żeby płacili w Polsce podatki i żeby produkcja była na wysokim poziomie, ale też dobrze opłacona i żeby odbywała się w Polsce. No i wreszcie, no już nie będę się za bardzo znęcał, ale podważaliście zaufanie do państwa, zwłaszcza w czasie rządów Leszka Millera. No, wasze niepohamowanie w zawłaszczaniu państwa było nie mniej daleko posunięte niż to, co się dzieje teraz w czasie rządów PiS. Więc jak ja słyszę, że prezydent Kaczyński mówi, że najważniejsze postulaty lewicowe zostały spełnione, to ja bym tylko dodać, szkoda, że nie w Polsce. Może w Europie Zachodniej tak, ale w Polsce niestety nie, bo w Polsce nie został stworzony rynek pracy, gdzie pracownik ma coś do powiedzenia, wręcz przeciwnie. W Polsce nie został stworzony porządny, sprawiedliwy system podatkowy, tylko mamy podatki regresywne, to znaczy ten, kto nie ma, to się mu jeszcze zabierze, a ten, kto ma, to zostanie mu dodane. Nie stworzyliśmy państwa dobrobytu z prawdziwego zdarzenia, na wszystkich jego dziedzinach jesteśmy na szarym końcu Europy. A do tego stopnia, że partia prawicowa musi robić program typu 500+, który powinien być zrobiony już bardzo, bardzo dawno temu. No i no znowu, no, jak słyszę, że przejawem lewicowego myślenia ma być pomoc dla sektora finansowego po kryzysie 2008 roku, no to jest właśnie neoliberalizm, proszę państwa. To nie jest myślenie progresywne i lewicowe. Więc ja bym jednak, mój postulat jest taki, jeżeli chcemy odbudować lewicę w Polsce, to zawieźmy nieco wyżej poprzeczkę, bo tak, z tego, co ja słyszę, to została ona zawiesiona bardzo, bardzo nisko. Kto będzie skazał? Rafale, bo to w takim razie chciałbym, w takim razie, żebyś pokazał, gdzie ta poprzeczka powinna być zawieszona. Co polska lewica mogłaby zrobić się w Polsce przy użyciu tych narzędzi, które ma? Czy które może mieć sprawując władzę? Powinna stanąć po stronie pracownika, a nie biznesu. Powinna stworzyć sprawiedliwy system podatkowy i powinna rozbudować państwo dobrobytu. Oraz powinna uważnie się przypatrywać tym wszystkim ruchom w Europie, które postulują sensowne rozwiązanie problemu globalizacji, to znaczy, które nie mówią, musimy płynąć z głównym ruchem globalizacji, bo innego wyjścia nie ma, tylko które próbują znaleźć, które próbują te energię przekierować na te pola, o których mówiłem, czyli z API, wyżywajmy się w realizowaniu choćby tego, o czym pisał Piketty, czyli jakiejś formy globalnej, czy tam. Zacznijmy od Europy, no, walki z nadużyciami podatkowymi, próby myślenia o podatkach w skali najpierw europejskiej typu majątkowych. Zacznijmy od podatków majątkowych, żeby już tutaj nie ryzykować, że to jest antybiznesowe posunięcie. No, zacznijmy od podatków majątkowych. No i to, o czym mówiłem, czyli ja bo jeszcze dwie rzeczy. No, no, jedna to jest odbudowa demokracji, trochę to zmiana w takim kontekście, jak teraz tworzy się ruch wokół byłego greckiego ministra finansów Janisa Varoufakisa, powstał taki ruch, który twierdzi, że trzeba właśnie odnowić europejską demokrację, że cóż nam z formalnej demokracji, skoro kończy się ona w imię demokracji robieniem w ramach rzekomo solidarnościowej, solidarystycznej organizacji, jaką jest Unia Europejska, robienie takich zbrodni, jak zrobiono z narodem greckim, niestety. Żeby to naprawić. No, no plus nowe podejście do biznesu, takie, to już mówię, to w duchu takiego ekonomisty Daniela Rodrinka, który proponuje, żeby stworzyć takie mechanizmy, które pozwolą sprawić, żeby zyski uzyskiwane ze zwiększonej produktywności nie były prywatyzowane, tylko część z nich, ponieważ państwo zazwyczaj stoi na początku wszelkich innowacji, świetnie to pokazuje taka popularna obecna ekonomistka Mariana Mazzucato w swojej książce o korzeniach tego, skąd się wziął sukces takich firm jak Apple czy Google, no to żebyśmy stworzyli taki mechanizm, który sprawi, że skoro państwa wykładają pieniądze, w jakiejś formie inwestują na samym początku, to żeby potem się nie okazywało, że ci, którzy te pieniądze wzięli i rozwinęli jakieś innowacje, nie chcą się tym dzielić w formie podatkowej i w ogóle nawet nie widzą takiej potrzeby. Jak już zaczniemy na ten temat myśleć i rozmawiać, to już będzie coś. Dziękuję bardzo. Zapewne do tych wątków, które wskazał redaktor Rafał Włoś, będziemy wracać, bo tych wątków było dużo, ale nawiązując do tej drugiej części wypowiedzi pokazującej, jaki powinien być kierunek,
Redaktor Rafał Woś skupił się na tych wyzwaniach, które no, są możliwe do zrealizowania na poziomie władz państwa, przecież na poziomie ponadnarodowym. Natomiast w ostatnim czasie w Polsce ukazała się książka różnie ocenianego, ale popularnego autora Benjamina Wardera, który stwierdził, że to burmistrzowie tak naprawdę będą, czy rządzą już, czy będą rządzić światem, że to centrum władzy przenosi się do miast. I korzystając z okazji, że mamy do czynienia z obecnością przedstawiciela jednego z samorządów, który jest skierowany przez lewicowego prezydenta, Roberta Biedronia, którego także chciałem serdecznie przywitać na naszym dzisiejszym kongresie. Chciałem się Ciebie, Darku, zapytać, czy na poziomie lokalnym, po pierwsze, czy Ty się zgadzasz z tą tezą Barbera, że faktycznie tutaj na poziomie miejskim będzie się rozgrywać wiele spraw i czy Twoim zdaniem dzisiaj w Polsce można na poziomie takich samorządów, na przykład jak SUPS, tworzyć takie laboratoria progresywnych rozwiązań, które mogą być wzorcowe? Dziękuję uprzejmie, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że będę miał okazję nie tylko opowiedzieć o globalizacji, ale też o lokalizacji, czyli glokalizacji, budowaniu pewnej strategii lokalnej, progresywnej, lokalnej strategii zrównoważonego rozwoju w tej globalizacji, jaką mamy. Ja zgadzam się z panem redaktorem Wosiem, że musimy kształtować globalizację, a nie czekać na to, aż ona na nas po prostu jak pogoda, która zresztą bardzo zaczyna się dynamicznie zmieniać i już nie jest taka przewidywalna, jak lata temu, ze względu między innymi na to, o czym mówił prezydent Kwaśniewski, ze względu na zmiany klimatu. W związku z tym my musimy bardzo intensywnie zacząć pracować nad globalizacją. Po pierwsze, musimy ją doskonale zrozumieć, ale nie tu, na tej sali, tylko my jako społeczeństwo, 38 milionów Polek i Polaków, musimy włączyć w debatę globalizacyjną, alter globalizacyjną. Tak jak zresztą dzieje się w wielu krajach, o których wspomniał redaktor Woś, ale tam to się dzieje niestety trochę reaktywnie ze względu na to, że społeczeństwa zostały już tak głęboko wkręcone w kryzys, czy budowane pewną retorykę neoliberalną, że obudził się opór. U nas tego oporu na razie nie ma, bo władzę przejmuje partia, która rozdaje pieniądze, których nie ma i których nie będzie miała. Natomiast pytanie, czy będziemy czekać na to, aż państwo się kompletnie rozsypie, na przykład tutaj w Polsce, ze strony finansowej, czy też będziemy budować alternatywną propozycję. Odpowiadając na pytanie, czy miasta odgrywają coraz większą rolę. Wśród 100 największych ekonomicznych potęg światowych jest już 34 miast globalnych, takich metropolii potężnych. I taka ciekawostka, że na przykład Tokio z perspektywy gospodarczej jest większe niż Hiszpania, że Nowy Jork jest większy niż Kanada. To oznacza, że ci gracze podpaństwowi, samorządowi zaczynają z perspektywy gospodarczej odgrywać coraz większą rolę, ale w naszym przekonaniu, w SUPS-u z Robertem Biedroniem, nie odgrywają jeszcze odpowiednio istotnej roli politycznej, czyli znowu mamy do czynienia z neoliberalną globalizacją, za którą nie nadąża polityka zrównoważonego rozwoju, polityka progresywna, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, narodowym, czy też takim jak unijnym. Zobaczmy właśnie na te negocjacje TTIP, czy podobne z Kanadą, które nie odbywały się z udziałem obywatelek i obywateli, tylko były bardzo mocno przykryte, dopiero ostatnio zaczynają wychodzić i zaczyna coraz więcej polityków krajowych mówić tym negocjacjom stop. Mówią, że ta globalizacja musi być nieco inna. I tę tendencję globalną zaczynają bardzo dobrze wykorzystywać konserwatyści. To jest moim zdaniem ogromne zagrożenie z naszej perspektywy polityków progresywnych, że przejmują taką alterglobalistyczną wizję świata, ale na swój sposób, właśnie politycy konserwatywni. Wczoraj, proszę Państwa, Fundacja Schumana wspólnie z Fundacją Adenauera ogłosiły wynik
ranking 66 najbardziej zrównoważono-rozwojowych miast Polski, czyli miast, które się rozwijają zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, i wygrała to Warszawa. No, można powiedzieć, oczywiście, że wygrała, bo jest najbogatsza, w związku z tym stać ją na to, żeby robić sobie rowery Veturillo, żeby robić sobie gazony z kwiatami na wybetonowanych placach i tak dalej. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby globalizację malować na zielono, żeby dawać kobietom przestrzeń, bo jest tam na przykład wskaźnik, ile kobiet jest w radach miasta, czyli już przejmuje prawica, ta bardziej liberalna, taka właśnie neoliberalna, także w tym aspekcie liberalna, przejmuje nasze postulaty, wskazują, że na przykład wskaźnik ilości, liczby kobiet w radach miejskich jest istotny. Ale czy przypadkiem nie oznacza to, że po prostu te rady miasta czy parlamenty mają coraz mniejszą władzę? W związku z tym można już oddać więcej przestrzeni kobietom tam, gdzie tej władzy jest mniej, a nie tam, gdzie władzy jest więcej, bo na przykład pamiętajmy, że nasz postulat progresywny to był także, jest postulat także parytetów w przedsiębiorstwach, żeby tam także kobiety miały większą rolę do odegrania. Czyli rzecz pierwsza, musimy my, progresywne think tanki, progresywni politycy, także mówić o zrównoważonym rozwoju, ale nie tylko na wystąpieniach. Musimy także budować pewne narzędzia analityczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, czyli na przykład ranking progresywnych miast w Polsce. Takiego rankingu do tej pory nie było. Notabene to jest ogródek, tutaj kamyczek do ogródka polityki. Polityka Insight i Polityka robią często takie rankingi i one niestety są dość mocno neoliberalne. One znowu pokazują, że te bogate miasta stać na takie zielono-lewicowe programiki, ale na przykład jak już robimy politykę mieszkaniową, to mamy warszawskie baraki i, proszę Państwa, słupskie mieszkania komunalne, które po pierwsze jest ich więcej niż do tej pory, dzięki temu, że Robert położył na to bardzo duży polityczny, prezydent Biedra, położył na to wielki nacisk, że mieszkania są ważnym tematem społecznym. Druga rzecz, te mieszkania są energooszczędne, są tak wyposażone, żeby na przykład mieszkańcy i mieszkanki nie płaciły wysokich rachunków za energię. Czyli łączymy aspekty ekologiczne, aspekty społeczne i aspekty gospodarcze, bo za chwilę będzie tak, że najwięcej zielono-gospodarczych rozwiązań będzie miała Warszawa, będzie miał Wrocław, który też wiemy, ile ma konfliktów wokół kwestii społeczno-ekologicznych. Czy proszę Państwa, w tym rankingu wczorajszym, zgadnijcie Państwo, które miasto wygrało w politycznym wymiarze, bo był ten też, już kończę, był też wymiar polityczny. Wygrał Kraków z prezydentem profesorem Majchrowskim, który jest wprawdzie kiedyś pochodzącym z lewicy prezydentem, ale ilość konfliktów ekologicznych i społecznych, które narastają w tym mieście, spowodowała, że na przykład powstał ruch przeciwko olimpiadzie, ruch także przeciwko prezydentowi, który co jakiś czas próbuje podnosić głowę i próbuje zorganizować referendum w sprawie odwołania naszego lewicowego prezydenta. Zatem zgadzam się niestety, bo chciałbym, żeby było inaczej. Musimy więcej refleksji na temat takiego zrównoważonego rozwoju z inkluzją, włączeniem społecznym i ekologicznym i gospodarczym mieć u nas, ponieważ jeżeli nie, to populiści z prawicy programem 500+ czy Mieszkanie Plus mogą nie tylko jedno, ale nawet dwie kadencje ciągnąć tutaj, znaczy trzymać władzę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za punkt. Zwracam się teraz do Anny Skrzypek, bo chciałbym wrócić do tego wymiaru już teraz ponadnarodowego na chwilę. Za chwilę wrócimy do Polski, ale korzystając z tego, że Anna Skrzypek jest zaangażowana w dyskusję, w analizy dotyczące europejskiej socjaldemokracji, chciałem zapytać właśnie o ten kontekst europejski, który także dotyczy Polski, ponieważ tą listę zarzutów, którą stworzył na samym początku naszego spotkania Rafał Woś pod adresem polskiej socjaldemokracji, taką listę zarzutów zbliżoną można by było przedstawić także europejskiej czy zachodnioeuropejskiej socjaldemokracji, która
także ponosi dzisiaj pewne koszty swoich działań w latach 90., który objawia się między innymi tym, że obserwujemy dzisiaj w Europie taki trend, że część tego tradycyjnego elektoratu zachodnioeuropejskiej socjaldemokracji, czyli wywodzącego się z takiej tradycyjnej klasy pracowniczej, przenosi swoje głosy na populistyczną prawicę. Najwyraźniej to widać we Francji, także w Austrii, w kilku dzielnicach robotniczych Wiednia, czerwonego Wiednia, a skrajna prawica zyskała duże poparcie. Gdy gościliśmy wspólnie z Fundacją Eberta w Polsce profesora Wolfganga Merkela, to znany niemiecki politolog związany z socjaldemokracją, on twierdzi, że właśnie widzimy zanik takiej osi elektoratów lewica-prawica. To znaczy, że dzisiaj mamy do czynienia z dwoma elektoratami. Pierwsi to są zwycięzcy globalizacji, ludzie kosmopolityczni, nieźle wykształceni, którzy chcą otwarcia granic, którzy chcą więcej globalizacji, którzy chcą więcej integracji, chcą więcej Europy. I elektorat ludzi, który się raczej czuje przegranymi globalizacji, którzy chcą raczej zamykania granic, ochrony rodzinnego rynku, ochrony własnych miejsc pracy. To nie, i tutaj w tym podziale jakby brakuje miejsca na klasyczną lewicę. Co jest bardzo ciekawe, tygodnik powszechny ostatnio opisując kampanię wyborczą Donalda Trumpa wskazał taki fenomen, że Donald Trump zyskuje bardzo dużo wyborców w dawnych ośrodkach przemysłowych Stanów Zjednoczonych. Znaczy jego hasła właśnie takiej protekcjonizmu, hasła antyglobalizacyjne, one silnie przemawiają do ludzi, którzy stracili na deindustrializacji, na likwidacji, na tym, że po prostu przemysł ze Stanów Zjednoczonych przeniósł się tam, gdzie jest tańsza siła robocza. Chciałem Ciebie, Anno, zapytać, czy europejska socjaldemokracja według Ciebie, ale także według ludzi, z którymi Ty pracujesz, którzy na co dzień analizują europejską socjaldemokrację, czy jest szansa, żeby odzyskać, odwojować dla lewicy tych, którzy nie czują się wydanymi globalizacji? Bardzo dziękuję, szanowny panie prezydencie, liebe Axa, szanowni państwo. Czuję się zaszczycona, wyróżniona i mocno stremowana, bo dzisiaj na tej sali siedzi bardzo wiele osób, które wprowadzały mnie do polskiej i europejskiej lewicy i w związku z tym postawione nam pytanie, w sensie, no dobrze, żeśmy ponarzekali, wszyscy wiemy, na czym polega kryzys lewicy, ale co dalej? Siedzicie tutaj jako młodzi ludzie, czy możecie dać nadzieję? Jest niezwykłym wyzwaniem, bo myślę, że tutaj ten panel, i może ja bym się odważyła jako pierwszy punkt zmienić trochę ton tego panelu, bo myślę, że przez rok, który prawie upłynął od wyborów prezydenckich i wyborów parlamentarnych w Polsce, napisano tony na temat kryzysu socjaldemokracji, a zjawisko kryzysu i hasło kryzysu jest tak stare jak sama socjaldemokracja. Od kiedy socjaldemokracja powstała, zajmujemy się kryzysem socjaldemokracji, jest to naturalne dla naszego ruchu. Problem polega na tym, że tym razem używamy słowa kryzys zbyt dużo, za często i jako szczerze powiedziawszy wymówki. Nie można wiele zrobić, bo jest kryzys. Dla ludzi, którzy żyją kryzysem od 2008 roku, nie ma kryzysu. To jest rzeczywistość, którą żyją na co dzień i z tym powinniśmy być świadomi. Chciałabym wykorzystać swoją krótką chwilę. Michał nas prosił, żebyśmy byli spontaniczni, więc ja się staram być spontaniczna, więc przepraszam, że mam bardzo spontaniczne opinie. Ale chciałabym się odnieść do trzech kwestii. Pierwsza to długotrwały proces przesuwania się tradycyjnej centrolewicy na scenie politycznej. Mówiliśmy o kryzysie, ja bym zaraz chciała nawiązać do tego. Druga kwestia to kwestia, jaki program. Padły tutaj hasła dotyczące nierówności społecznej, do tego, jaka powinna być misja lewicy. I trzecia kwestia, Axel Schmidt mówił dzisiaj o potędze Unii Europejskiej. Wiadomo, że liczymy dni do referendum w Wielkiej Brytanii. Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat idei europejskiej i dlaczego integracja europejska dla nas jako socjaldemokracji, ruchu, który jest zorientowany na ideę europejską, wydaje się taka dzisiaj trudna. Jeśli chodzi o kryzys, oczywiście nasza pamięć i tutaj to hasło, które dzisiaj pada, kryzys dotyczy kryzysu 2008 roku. Ale umówmy się, że w przeciągu ostatnich 2,5 dekady mieliśmy do czynienia z trzema przesileniami na skalę światową. Pierwsza, tak zwana globalizacja, która nie jest niczym innym, ale ekspansją modelu kapitalistycznego na poziom globalny,
do którego nie przystawały nasze koncepcje instytucjonalne i polityczne. Czyli pierwszy kryzys to kwestia globalizacji, lata 90. Na to odpowiedzią lewicy była znienawidzona bardzo często trzecia droga. Możemy oczywiście się wdać w tej chwili w dyskusję, czy trzecia droga była słuszna, niesłuszna, na ile była neoliberalna, ale fakt pozostaje taki, że za ostatnie 25 lat nie wymyślono żadnego innego sloganu, który moglibyśmy równolegle krytykować, tak samo jak krytykowaliśmy trzecią drogę i jak pozostajemy w krytyce do trzeciej drogi. Drugi kryzys, kryzys 2008 roku, jest to kryzys, który pokazuje, że model neoliberalny się nie sprawdza, ale z drugiej strony pokazuje, że siły polityczne nie są w stanie ukarać sprawców kryzysu. I dzisiaj to, co socjaldemokracja razem z resztą klasy politycznej ponosi jako koszta 2008 roku, to nie tylko polityka cięć budżetowych, ale to, że zapisano nas po stronie sprawców kryzysu, skoro nie mieliśmy ich w jakiś sposób ukarać. I trzeci kryzys, który jest obecny, jest to kryzys demokratyczny. Dzisiaj ludzie nie czują się reprezentowani przez partie polityczne, nie czują, że partie polityczne są organizacjami, w których mogą czuć się jako szanowani członkowie społeczeństwa, którzy chcą coś zrobić. I na to lewica również zdaje się nie mieć specjalnie pomysłu. Tak więc trzy rozmaite przesilenia, które spowodowały, że dzisiaj socjaldemokracja jest na tym etapie, na którym jest. Etapie rezygnacji, etapie właśnie takiego narzekania, Boże, jest kryzys, przegrywamy wybory, no jest ciężko, ale jest pytanie, co z tym zrobić. I myślę, że nadzieja jest w takich konferencjach jak dzisiaj, bo nigdy w historii socjaldemokracja nie miała aż takiego zaplecza intelektualnego, jakie ma dzisiaj. Problem polega tylko na tym, żeby znaleźć w tym aspiracje, żeby nie chować się, że idee mogą być zbyt skomplikowane, świat jest skomplikowany, tylko żeby wykorzystać te idee i móc je przetłumaczyć na język elektoratu. I to jest pierwsze zadanie. Jak to zrobić? Pan redaktor Woś mówił, no tak, pan prezydent Kwaśniewski tutaj zarysował bardzo różowo, jak to było, jak był prezydentem. Na sali widziałam, że był pan minister Kalisz, który był szefem kampanii prezydenckiej, w której ja pracowałam jako wolontariusz. Problem, dlaczego teraz jest inaczej, a wtedy było, wydaje się, bardziej nostalgicznie, ciekawie, wtedy mieliśmy metaforę. Chciałabym, żeby Państwo na chwilę zamknęli oczy. Nie będę Państwa hipnotyzować, ale na chwilę, żeby Państwo zamknęli oczy. Czy mogą sobie Państwo, bo ja jestem człowiekiem metafor, obrazów i alegorii, czy mogą sobie Państwo wyobrazić, jak wyglądała dla Państwa lewica, jak, jeżeli mieli Państwo sobie wyobrazić osobę, jedną osobę, nie musi być osoba, którą Państwo znają, jak wyglądała lewica lat 90. Mniej więcej status społeczny, wiek. Czy dzisiaj, gdybym zadała Państwu pytanie, jak wygląda lewica współczesna, czy mieliby Państwo tę samą odpowiedź? Czy mieliby Państwo hasło, które zjednoczyłoby nas tak, jak dom wszystkich Polska? Myślę, że to jest pierwszy punkt programowy lewicy. Prawica jest doskonała w mówieniu w metaforach. Pierwszy punkt, który musimy rozwiązać, to metafora, która zawrze nasz program. Pan prezydent wspomniał o Bernie Sandersie, Jeremy Corbyn, to jest powrót do lat socjaldemokracji, do lewicy lat 70. Dlaczego taki zwrot? W latach 70. socjaldemokracja odeszła od hasła budowania społeczeństwa socjalistycznego. Sytuacja geopolityczna się zmieniła, zmienił się model społeczno-gospodarczy, była zmiana regulacji instytucjonalnych na rzecz społeczeństwa. I tutaj Axel Schäfer może mnie skorygować, ale socjaldemokracja niemiecka, jak i inne, z celu, którym było budowanie społeczeństwa socjalistycznego, przeszły na społeczeństwo oparte na równości i sprawiedliwości. Jest to hasło, szczególnie biorąc pod uwagę dyskusję obecnie w Polsce, nie mówiące wszystkiego wszystkim. Tutaj ja myślę, że możemy, jeżeli chodzi o bibliografię, możemy dalej kontynuować wymienianie autorów, którzy są okresowo niezwykle popularni. Piketty był wymieniony, ale Piketty to jest tylko część rozmowy na temat nierówności. Jeśli socjaldemokracja, i to jest punkt, który jest niezwykle ważny, socjaldemokracja musi być siłą, która będzie walczyć z nierównościami, ale w jaki sposób? Socjaldemokracja nie może wziąć tylko Pikettiego, który mówi o tym, że należy opodatkować tych, którzy są na górze i zapewnić subwencje tym, którzy są na dole, czyli model umowy społecznej na zasadzie pomoc. Tylko socjaldemokracja musi być emancypująca. I w związku z tym konieczne są również elementy takie, o których piszą inni. Noblista Józef Stiglitz, który pisze o tym, że konieczna jest zmiana systemu instytucjonalnego i przepisów, a także Atkinson, który mówi o tym, że nie tylko chodzi o równość szans, ale chodzi również o równość w
trakcie procesu życia, że każdy musi być zabezpieczony, żeby ta równość, niezależnie od wyborów życiowych, mu przysługiwała na dalszym etapie życia. Obecnie mamy do czynienia z nierównościami. Nierównościami, jeśli chodzi o sposób, w jaki traktujemy pracę i kapitał, biorąc pod uwagę podatki. Z nierównościami, w jaki sposób traktujemy kwalifikacje. Dzisiaj sektor finansowy otrzymuje olbrzymie gratyfikacje w kwestii wynagrodzenia, podczas kiedy ludzie, którzy pracują niewiele mniej, którzy mają nie gorsze wykształcenie, otrzymują dużo mniejsze uposażenie. Musimy się tym właśnie zająć, bo socjaldemokracja, i tutaj jest sekret, dlaczego socjaldemokracja pozostaje w rozmaitych rządach, socjaldemokracja zawsze była ruchem opozycyjnym. W rządzie była opozycją do niesprawiedliwości społecznej, w opozycji była opozycją do rządu. I ten model opozycyjny, nie protestu, ale konstruktywnej opozycji, to jest to, co nasz program musi utożsamiać. I wreszcie... referendum w Wielkiej Brytanii. Wszyscy pytają, no to jak to będzie? Zostało 20 dni, jak to będzie? Myślę, że niezależnie od wyniku, a ludzie, którzy są dużo mądrzejsi w tej materii niż ja, mówią, że nie jest nic przesądzone, ponieważ dzisiaj kampania, szczególnie negatywna, ma do dyspozycji wiele emocji, których kampania pozytywna nie ma. Niemniej jednak to, co nauczyło nas to referendum, to dwie kwestie. Pierwsza kwestia, podział, pytałeś mnie o Merkela i o podział, jeśli chodzi o elektorat. Dzisiaj elektorat nie jest podzielony na lewicę czy prawicę. Dzisiaj w ogóle trudno mówić o jakimkolwiek stałym elektoracie, to jest bardzo nostalgiczne. Dzisiaj elektorat jest płynny, bo elektorat poszukuje idei, poszukuje aspiracji. I stąd wiąże się odejście od tradycyjnych partii, które mówią, będziemy strażnikami porządku, będziemy strażnikami pewnych minimów, a nie mówią o aspiracji, nie mówią o tym, jak będą się zachowywały w trakcie zmiany. Partia Pracy dzisiaj ma niewiele do powiedzenia w trakcie kampanii referendalnej, bo ma za sobą niezrozumiałą kampanię w kwestii referendum w Szkocji, gdzie była kwestia państwa, ma za sobą niezrozumiałą kampanię wyborów generalnych, które odbyły się rok temu, ponieważ nie potrafiła się ustosunkować do trzeciej drogi, ani pozytywnie, ani negatywnie. I dzisiaj ma kampanię, która właściwie dzieli tą partię, a sytuacja jest zupełnie inna niż w 1975 roku. Ostatni punkt, jeśli chodzi o to, co było ważne w tej kampanii. Pierwsza rzecz, zakwestionowane zostały pozycje tradycyjnych partii politycznych. Jeżeli referendum jest tak bliskie, 50 na 50, dzisiaj różnica jest 12 punktów w skali elektoratu, jeżeli głosy padają tak blisko, to oznacza, że potem musi nastąpić przesilenie w systemie partyjno-politycznym i tego należy się spodziewać w Wielkiej Brytanii. I druga kwestia, jeżeli zapytać dzisiaj elektorat brytyjski, co ich irytuje w Unii Europejskiej, to powiedzą migrację, to powiedzą terroryzm, to powiedzą nieudolność Unii Europejskiej w poszukiwaniu nowego modelu produkcji i konsumpcji i powiedzą brak zdolności Unii Europejskiej do tego, żeby mogła zareagować w kwestii kryzysów demokratycznych, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Te cztery punkty, jeśli odejmiemy retorykę, odnoszą się do podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej czy wspólnoty unijnej. Imigracja to nie jest nic innego, jak rozwiązywanie konfliktów dystrybucyjnych pomiędzy państwami. Axel Schäfer mówił Francja, Polska, Niemcy. Podstawą było rozwiązanie konfliktów produkcji i konfliktów środków między Niemcami a Francją. Kwestia obrony granic i kwestia pokoju jest podstawą, była podstawą idei Unii Europejskiej. Kwestia modelu gospodarczego to była obietnica, że razem będziemy w stanie zrobić więcej, a kwestia demokracji to jest to, czym Unia zawsze miała być strażnikiem pewnych zasad. Myślę, że nauka z tego, jak wyglądała kampania i o czym rozmawiano w Wielkiej Brytanii, to jest nauka o tym, że dzisiaj nie można niczego przyjmować za zagwarantowane i potrzebna nam jest generalnie niezwykle dogłębna dyskusja na temat tego, jaka Unia Europejska, jeśli ma się utrzymać w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zostały nam pytania do dwójki polskich polityków lewicowych, więc chciałbym zapytać teraz już o Polskę, ale pozostając z tymi dylematami europejskimi. Chciałem się zwrócić najpierw do Krzysztofa Gawkowskiego. Tony Judd, wybitny brytyjski historyk, w swojej ostatniej książce Źle ma się kraj, która jest jakby jego takim testamentem politycznym, jest książka napisana, on ją dyktował tak naprawdę z łoża śmierci. To jest taka forma przesłania do europejskiej socjaldemokracji. On tam wskazywał, że europejska socjaldemokracja, zachodnioeuropejska socjaldemokracja
demokracja musi odwoływać się do swoich dawnych osiągnięć i pokazywać właśnie tą więź z dawnymi osiągnięciami, które były możliwe dzięki Państwu. I napisał jedno zdanie dotyczące naszego regionu. Napisał, że ta strategia w naszej części Europy, tej Europy tak zwanej postkomunistycznej, jest o tyle trudna, że w 1989 roku pokoleniom młodych Polaków skutecznie wmawiano, że nie do pogodzenia jest rozwijająca się gospodarka i interwencjonizm państwowy. Wydaje się, że to przekonanie jest bardzo silne, zwłaszcza w tym najmłodszym pokoleniu polskich wyborców, bo gdy prześledzimy, jak oni głosują, o ile w Europie Zachodniej młodzi ludzie wychodzą na ulicę, aby buntować się w imię haseł egalitarnych, o tyle w Polsce najmłodsi wyborcy głosują na partie reprezentujące skrajnie indywidualistyczny, neoliberalny model gospodarczy. Stąd pytanie moje do Krzysztofa Kawkowskiego, jak dzisiejsza lewica może apelować z takim lewicowym, egalitarnym programem do tych pokoleń wyborców, które całkowicie nie ufają Państwu i wierzą w indywidualną ścieżkę rozwoju. Michale, bardzo dziękuję za pytanie. Miło mi przywitać się w takim gronie. Ja z zaciekawieniem wielkim słuchałem, o czym mówiła Anna Skrzypek i miałem zacząć od tego, ale poruszyłeś słowa Juda w ostatniej książki. Ja wiem, że trochę odbiegnę od tematu, ale powiem, że Jude też w swojej takiej pasji mówienia o lewicy mówił o tym, że nowa europejska lewica nie wyrasta z kompleksów, z zacietrzewienia, z pragnienia rewanżu, ale wyrasta z takiego oburzenia na to, co się dzieje w otaczającym świecie, że przebija przez nią nadzieja i optymizm. I jak słuchałem Anki, to zwróciłem się do siebie, Anka, bo znamy się tak wiele lat, ale pani doktor Skrzypek, to właśnie z myślenia o lewicy, lewica może wyrosnąć z myślenia o optymizmie. Z takiego myślenia, które pokazuje, co było do tej pory nie tak, ale też ma jasną koncepcję, co powinno być w przyszłości zrobione, żebyśmy się nie rozbijali o skały, że cały czas narzekamy na siebie. Narzekamy w Polsce, w Europie i narzekamy na świecie. I a propos Juda, to właśnie myślę, że to, co on myślał, czyli że lewica powinna wierzyć w przyszłość, sprawiedliwość, społeczną równość, o tym powinniśmy rozmawiać. I ja z ciekawością przysłuchiwałem się, co mówił redaktor Woś. Zgadzam się z nim, że w szerokim kontekście lewica, jeśli chodzi o kapitalizm, to cierpi na dziedziczne choroby. Choroby biedy i wykluczenia. I tego lewica nie zauważała, zgoda. Ale ja też stawiam otwarcie pytanie, bo może to się w dyskusji pojawi. Nie da się stanąć w rozkroku i powiedzieć, że wszystko powinniśmy zrobić. No bo tak naprawdę zapytam prosto. Gdzie postawisz tą poprzeczkę, o której, Rafale, mówiłeś? Gdzie powinna być ta poprzeczka zawieszona, skoro w Polsce? I tutaj wracając do pytania Michała do Polski. Mamy 2,5 miliona ludzi żyjących, emerytów, żyjących za 1500 zł miesięcznie. A może według danych Ministerstwa Pracy 44% ludzi żyjących w niedostatku. A może powinniśmy ją postawić tam, gdzie protestują wszyscy ci, którzy nie zgadzają się na umowę TTIP, mówiąc, że ona ograniczy prawo pracownicze. A może powinniśmy ją postawić jeszcze wyżej, mówiąc o przyszłości i ekologii, o czym mówił prezydent Kwaśniewski. A może jeszcze wyżej powinniśmy ją postawić, mówić o tym, że procesy globalizacji doprowadzą Polskę do tego, że będziemy żyli w kraju, który będzie odizolowany chociażby przez rządy PiS. No ja nie zgadzam się na proste recepty mówienia, że poprzeczkę można zawiesić wysoko i do niej będziemy dążyli. Nie. Poprzeczkę musimy zawiesić tam, gdzie jest oczekiwanie społeczne. Jeśli w Polsce oczekiwania społecznego na pewno brakuje tam, gdzie nie brakowało tego oczekiwania społecznego w 1995, 2000 czy 2001 roku, jak wygrywaliśmy wybory. Bez względu na błędy, jakie popełniliśmy. Ale wtedy lewica dawała poczucie bezpieczeństwa. Każdy potrafił sobie wyobrazić, co to jest poczucie bezpieczeństwa w różnych aspektach. I dzisiaj, jeżeli miałbym budować szeroką myśl programową, która z jednej strony będzie odpowiadała na to zapotrzebowanie Polaków, czego chcą, a z drugiej będzie też prawdziwą lewicowością, to bym mówił o bezpieczeństwie pracy, zdrowia, życia, ekologii, edukacji, polityki społecznej, tego wszystkiego, co moglibyśmy opisać, ale co nie musi się mieścić w prostej kategorii wysokiej poprzeczki. Ja wolałbym szukać takiej lewicy, która znowu wrócę do Juda, będzie odpowiadała na pytanie, czy lewica w Polsce, ale i też lewica europejska potrafi się pogodzić z nowoczesnością, która będzie napędzała ją a propos chociażby innowacji. Przed chwilą my rozmawialiśmy o samorządzie w Słupsku, o samorządach, które wygrywają różne koncepcje społeczne w Polsce i na świecie. W Europie mamy 732 miasta, w których żyje powyżej 50 tysięcy mieszkańców. W Europie 78% społeczeństwa w roku 2030 będzie żyło w miastach. W Europie
innowacyjnej i samorządnej, największym wyzwaniem społecznym nie będzie wcale ekologia, tylko będzie cyberbezpieczeństwo. To będzie wyzwanie w Europie. Czy Polska potrafi się pogodzić z rzeczywistością, która może ją czekać? To znaczy z brakiem dywersyfikacji chociażby procesów energetycznych, które będą nas kosztowały w przyszłości odpowiedź na pytanie. Więcej płacić za to, żebyśmy byli bezpieczni energetycznie, czy więcej dawać środków finansowych na politykę sprawiedliwości społecznej, czyli chociażby na tych emerytów, czy więcej dawać bezpieczeństwa pracy? Ja wolę odpowiedzieć na to pytanie tak, że Polska musi podążać w sposób zrównoważony. Zrównoważony sposób to jest taki, ja będę posiłkował się panem prezydentem Biedroniem, bo miałem okazję być w Słupsku 2,5 roku temu przed wyborami samorządowymi i rozmawiać z mieszkańcami i miałem okazję być w Słupsku przyjazdem, co prawda 1,5 miesiąca temu. Nie widziałem jeszcze z Robertem, ale rozmawiałem z mieszkańcami. I oni mówią tak, 2,5 roku temu, podkreślam Michale, że 2,5 roku temu w Słupsku rządził prezydent Sojuszu Lewicy Demokratycznej, więc generalnie mówię o perspektywie tego, co było złe z perspektywy też lewicy. Mówiono, nie ma nadziei. Basen się nie uda przy aquapark. Pieniędzy nie będzie, miasto zbankrutuje. Robert wiele nie zmienił i ja myślę, że on też wie, że jeszcze wiele przejdzie. Ale dał ludziom coś, co powinna dzisiaj dawać lewica. Dał Polsce nadzieję i Słupszczanom dał nadzieję, że można zmienić tak mentalność ludzi tam żyjących, a my powinniśmy dawać szansę na zmianę mentalności ludzi, którzy w Polsce żyją, że można rządzić inaczej niż PiS, można się odróżniać od Platformy, nie trzeba być nowoczesną, a w Polsce jest miejsce i nie wcale na 12% brani prezydenci. Nie 12%. Jeżeli mamy walczyć o 8 czy 12%, żeby wejść do parlamentu, to wszystkie schematy myślenia o lewicy niech się zawalą. Bo nikt nie dawał Biedroniowi szans na zwycięstwo Słupsku, a on tam wygrał. Dlaczego? Bo ta nowa nadzieja, bezpieczeństwa, te wszystkie złożyły się na nowy konspekt myślenia o tym, że lewica w Polsce coś może. Ale jeżeli ludzie będą się jednoczyli wokół jakiegoś przekazu albo człowieka, czym go dzisiaj mamy, może nam brakuje. Ale ja wierzę, że lewica w Polsce jest w stanie wyprodukować ideę i człowieka, i myśl, która poprowadzi nas do jakiegoś sukcesu. To tyle, Michał. Dziękuję. Zostajemy jeszcze w Polsce. Chciałem zapytać się o strategię lewicy tu i teraz w Polsce w kontekście tego, co wiąże się z rządem Prawa i Sprawiedliwości i z takim wyczuwalnym zagrożeniem dla liberalnych podstaw demokracji. Kilka dni temu na polskim rynku wydawniczym ukazała się książka profesora Davida Harveya, jednego z najwybitniejszych krytyków neoliberalizmu, który w jednym ze wstępnych rozdziałów tej książki pisze, że neoliberalne państwo zagraża demokracji. Znaczy państwo, które przywilejuje rynki finansowe, instytucje, które nie podlegają społecznej kontroli, to państwo niedemokratyczne. Paradoks sytuacji w Polsce polega na tym, że główną opozycją wobec rządu prawicowych populistów są grupowania, które odwołują się do paradygmatu neoliberalnego, ugrupowania, które jeśli zrealizowałyby swój program polityczny, jak na przykład pozbawienie partii politycznych finansowania z budżetu, prowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, czy pozbawienie ludzi ochrony socjalnej, pogłębiłyby jeszcze bardziej kryzys demokracji. Stąd moje pytanie do Barbary Nowackiej, czy w tym bipolarnym podziale na prawicowy populizm oraz neoliberalizm reprezentowany przez Nowoczesną, Ryszarda Petru i Platformę Obywatelską Grzegorza Schetyny, czy w tym dwublokowym podziale jest szansa na zaprezentowanie odrębnego projektu lewicowego, który by był suwerenny, który działałby odrębnie, który by stanowił alternatywę wobec tych dwóch obozów, które wydaje mi się oba proponują takie rozwiązania, które no, nie realizują do końca tego ideału demokratycznego. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Nie wiem, czy będę umiała po tak emocjonalnym wystąpieniu Krzysztofa Gawkowskiego równie mocno Państwa zabawić, a obawiam się, że nie, ale postaram się mimo wszystko odpowiedzieć. Trochę spróbuję może merytorycznie, jak odpowiada Rafał Woś, aczkolwiek jednak zacznę od pytania Michała Syski. Jeżeli nie miałoby miejsca, nie byłoby miejsca na lewicę, to nie rozumiałbym, po co wszyscy żeśmy tutaj przyszli.
po co chcemy rozmawiać i po co cały czas wierzymy w idee, które nam przyświecają. I oczywiście ulegamy też kilku momentom. Otóż to nie jest tak, że główną opozycją wobec Prawa i Sprawiedliwości są jacyś neoliberałowie. To Ryszard Petru chciał być postrzegany jako główna opozycja. Jeżeli będziemy to powtarzać, to faktycznie tą główną opozycją się stanie. Jeżeli będziemy uważali, że ktokolwiek poza Platformą Obywatelską chce powrotu do czasu rządów Platformy Obywatelskiej, to faktycznie również utwierdzimy ten mit, ale tak nie jest. Jeżeli uczestniczyliście Państwo w spotkaniach, demonstracjach chociażby Komitetu Obrony Demokracji, to widzicie, jak różnorodni ludzie tam przechodzą. Jak bardzo wiele osób, które tam są, są ludźmi myślącymi w sposób socjaldemokratyczny. To nawet nie chodzi o to, czyimi oni byli wyborcami, tylko gdzie potem mogą zostać przypisani i co sobie teraz wyobrażają. Naprawdę, poza Grzegorzem Schetyną i być może Ewą Kopacz i otoczeniem, nikt nie chce powrotu rządów Platformy Obywatelskiej, bo wiemy, że to może być Nowoczesna. Oczywiście wydaje się, że ma szansę na wielkie poparcie, z tym ich neoliberalnym programem, nie oszukujmy się, oni w Polsce absolutnie nie mają szans, ponieważ to, co mówią, jest przeciwko tak naprawdę większości interesów gospodarczych kraju. Prywatyzacja kopalń to jest jakieś koszmarne zabójstwo dla całego regionu. Gospodarka oparta na wyprzedaży majątku jest po prostu przeciwskuteczna i o tym doskonale wiemy po 27 latach demokracji. Te programy, o których mówimy, czyli program Platformy Obywatelskiej, program Nowoczesnej, są programami niepostępowymi. To jest absolutny konserwatyzm, jeśli chodzi o gospodarkę. To jest regres. To samo Prawo i Sprawiedliwość. My kolejnemu mitowi, któremu wszyscy staramy się ulegać, to jest to, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje taką politykę gospodarczą, lewicową, którą lewica powinna dawno była realizować. Otóż jeżeli lewica miałaby taki pomysł, żeby realizować politykę, która polega na tym, żeby wyrzucić kobiety z rynku pracy, dając im 500 zł na drugie dziecko, to znowu nie byłaby żadna lewica. To nie jest lewicowy postulat. Tak samo jak żaden program, który prezentował do dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, nie mogłabym nazwać lewicowym. To jest program, który dowartościowuje konkretne grupy, a tak naprawdę próbuje budować pewną swoistą nową klasę średnią. On wcale nie wyciąga ludzi z biedy i wykluczenia. 500+ nie zapobiegnie problemom wykluczenia, biedy i głodnych dzieci. Oczywiście. Gdzieś wzięli od nas pewien fundament, czyli państwa dzielącego się swoimi zyskami, swoim budżetem ze społeczeństwem. Natomiast robią to w sposób tak wypaczony, że jeżeli my to będziemy nazywać lewicą, to po prostu legitymizujemy grandę absolutnie konserwatywnego modelu, który się dzieje za nasze wspólne pieniądze, rozdawane przez Prawo i Sprawiedliwość, które te nasze wspólne pieniądze uważać zaczyna za swoje, które oto oni dają tak naprawdę, żeby pogłębić wykluczenie. Tym razem wykluczenie kobiet, wyrzucenie ich spoza rynku pracy. No, jeśli to będziemy nazywać lewicą, to naprawdę też może się zastanowić, po co żeśmy tutaj przyszli. To nie ma nic wspólnego z lewicowością. Cały program 500+, można tak o każdym. Programie dotyczącym mieszkalnictwa. Oczywiście, że to są rzeczy bardzo ważne. Mówić o problemie dostępu do mieszkań Polek i Polaków. I można powiedzieć, tak, bardzo źle się stało, że partia, które lewicowe rządzimy, tego nie zrobiły, stało się fatalne, ale poniosły za to konsekwencje. Straciły mandat wyborczy usprawowania rządu. I słusznie, jeżeli nie były w stanie dotrzymać tych podstawowych rzeczy. Ale to też nie jest tak, jak mówił pan Rafał Woś, że lewica nie mówiła. Otóż lewica bardzo wiele mówiła na ten temat i w Polsce, i w Europie. Problem jest gdzie indziej. Że oprócz mówienia nie działo się nic więcej. Tych słów padło bardzo wiele. I o tym, jakie są zagrożenia płynące z globalizacji, rozmawialiśmy zresztą z kilkoma osobami będącymi tutaj na tej sali, łącznie z Aleksandrem Kwaśniewskim bodajże i Michałem Syską, bodajże w 2001 roku na konferencji organizowanej przez Klub Dialogu Politycznego imienia Zofii Kuratowskiej. Pamiętam tę debatę jeszcze z Jackiem Broniem. Znaliśmy zagrożenia. Czy umieliśmy coś zrobić? Może mieliśmy za mało siły. A może zbytnio hamowało nas poczucie takiej odpowiedzialności, chęci dążenia do władzy, właśnie blokowanie siebie, a nie budowanie marzeń, nadziei i stawianie wysoko poprzeczek. Tutaj Krzysztofa Gawkowskiego, moim zdaniem my musimy stawiać poprzeczkę bardzo wysoko. Bardzo wysoko i absolutnie przestać bać się marzeń. Czy pomyślelibyście 3 lata temu,
że Polska, mimo wszystko kraj rządzony według pewnych neoliberalnych zasad, którym żeśmy się sprzeciwiali, ale tak zarządzany, będzie rozdawał po 500 zł potrzebującym oraz niepotrzebującym? No nie. A Prawo i Sprawiedliwość miało marzenie, które potrafiło zrealizować. Pytanie oczywiście, czy to jest odpowiedzialne? Przy dobrych rządach można to zrobić odpowiedzialnie, ale nie trzeba rezygnować z mówienia o swoich pewnych konstruktywnych politycznych marzeniach. Więc nie możemy się, szczególnie teraz, jesteśmy poza parlamentem wszyscy. Musimy zbudować takie marzenie, które byłoby atrakcyjne i pociągające dla wszystkich. Nie zrobić to, czego od nas oczekują ludzie, ale zaproponować im coś, w co mogliby uwierzyć. To coś się powoli dzieje. Polska cierpiała na brak społeczeństwa obywatelskiego, na olbrzymią bierność ludzi wobec najważniejszych wydarzeń, które się działy. Przypomnę tylko, że 4 czerwca w wolnych wyborach, pierwszych wolnych demokratycznych wyborach, wzięło udział 63% obywatelek i obywateli. To jest bardzo mało jak na takie wydarzenia. Pozostałe wybory nie miały specjalnie większej frekwencji. Dyskusje miały wręcz mniejszą. Dyskusje chociażby o wieku emerytalnym, które powinno było ruszyć nas wszystkich. Czy wyszliśmy na ulicę? Nie, nikt z nas praktycznie się nie ruszył. Czy dyskusje dotyczące prawa kobiety do samostanowienia sobie, to o czym Aleksander Kwaśniewski tak słusznie mówi, że emancypacja, w tym emancypacja kobiet powinna być celem lewicy, wyciągała tak wiele osób na demonstrację. Tutaj na tej sali widzę 4 osoby, z którymi regularnie spotykałam się na tych demonstracjach. Całej reszty też nie było, ani instytucjonalnie, ani nie, ale teraz to się zmienia. I my musimy wykorzystać moment, który mamy w historii, żeby zbudować marzenie, ale tego się nie da zrobić. Bo my programy teoretycznie mamy, tylko tego się nie da zrobić bez dwóch rzeczy. Bez pewnej wiarygodności ludzi, którzy to będą robić. A wiarygodność zdobywa się, że tak powiem, na placu boju. Taką wiarygodność zdobywa teraz siedzący tu Robert Biedroń, który pokazuje, tak, Robercie, o tobie mowa, który pokazuje dzień w dzień, że ciężką pracą organiczną, pracą z ludźmi, nie dla ludzi, ale z nimi, można wypracować bardzo wiele. Czyli ta szansa na partycypację, o której zresztą też mówił Dariusz Szwed, o tym, że trzeba zwyczajnie nie może zejść do ludzi, po prostu zacząć być człowiekiem. Patrzeć wokół siebie, na swoje społeczności lokalne. I jest teraz ta unikatowa szansa. Ludzie chcą rozmawiać, chcą wychodzić, chcą się organizować do małych i większych przedsięwzięć. I tę wiarygodność trzeba po prostu sobie odbudować. A druga rzecz, naszych najlepszych programów, które mamy, bo my wiemy, jak rozwiązać chociażby problem biedy i wykluczenia społecznego poprzez rynek pracy, poprzez zmiany w programie mieszkalnictwa, bo wiemy, jak to zrobić. I były te propozycje w Sejmie. Anka Grodzka też składała projekty, które wspomogłyby mieszkalnictwo i gdyby jej programy były przyjęte, dzisiaj PiS nie miałby takiej chwały za swoje dosyć nierealne czasami mieszkanie plus. Gdybyśmy to tylko umieli obrać w coś, o czym powiedziała Ania Skrzypka, w pewien obraz, w pewien koncept, który może być nazwany, nie mamy szansę wygrać wybory. Bo podstawy mamy zaplecze intelektualne, ale druga rzecz, która już by nas czekała po wygraniu tych wyborów, ewentualnie kiedyś w przyszłości, mówiąc szczerze, dzisiaj mnie nie interesuje, w jakiej to będzie konfiguracji, ponieważ wiem, że rzeczy, które chcemy zrealizować, są po prostu potrzebne do zrealizowania, więc nie interesują mnie dzisiaj układanki partyjne, interesuje mnie obudzenie ludzi i powiedzenie im tego, co naprawdę robi lewica. Tylko tego się nie zrobi, nie będąc na demonstracjach KOD-u i się obrażając, że tam nas nie ma, bo tam jest Schetyna. No tak, to nie jest najfajniejsza postać polskiej polityki. Ale tam są ludzie, których trzeba przekonywać do tego, o czym my chcemy mówić. Jeżeli nie powiemy tego do tłumu, to nikt tego nie usłyszy. Mówimy sobie to w zamkniętej sali. Dlatego uważam, że trzeba dbać. Konkludując, już. Konkludując. Czyli jeżeli myślimy o tym, co proponował Kaczyński, proponował 4. RP. My mniej więcej wiedzieliśmy, co tam jest, co się kryje pod tym pojęciem. On to teraz wdraża. My mniej więcej wiemy, co my chcemy zrobić. Okaże się jeszcze, kto i z kim to będzie robił. Wiemy, dla kogo to chcemy zrobić. Wiemy, kiedy to chcemy zrobić. Pytanie tylko, jak to ładnie nazwać. I dobrze, że tu spotykam się w takim gronie, bo możemy po pierwsze wypracować szczegółowo program, a po drugie szukać tej nazwy, tego opakowania dla nadziei. A osoby, to prawda, osoby się na pewno znajdą, bo w Polsce, pomimo że badania pokazują, że tak wiele młodych ludzi jest coraz bardziej prawicowa, wręcz ultraprawicowa, to oprócz nich w opozycji do nich wyrastają ich koledzy i koleżanki, którzy są dużo bardziej odważni niż pokolenie, które w czasach
większości z nas tu siedzących brało udział w różnego rodzaju demonstracjach alterglobalistycznych. Dziękuję bardzo. Także odrębna lewicowa narracja, odrębna od Nowoczesnej Platformy. Ja chciałbym teraz Państwa zachęcić do udziału w dyskusji. Mamy taki problem, że mamy, co zasygnalizowali mi organizatorzy, pocisk czasowy. Ja jestem w bardzo niewdzięcznej roli osoby, która będzie musiała dyscyplinować czasowo, więc bardzo bym prosił o bardzo krótkie, najlepiej skondensowane wypowiedzi. Pierwszy Ryszard Kalisz, potem Rafał Bakalarczyk. Rafał? Dobrze. Tu byśmy zamknęli listę w takim razie, 4 głosy i dają szansę na wypowiedź. Poseł Ryszard Kalisz, potem Rafał Bakalarczyk, Rafał Żeniewski i Ewa Kuszka. Dziękuję bardzo. Ja wrócę. Działa. Ja wrócę do tego, co nie działa. Ryszard działa. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że teraz działa. Teraz działa na warunku. Chciałbym wrócić do pytania Michała Szyski, który na początku zadał pytanie o instytucjonalne formy działalności lewicowej. Jesteśmy tutaj na pierwszym kongresie progresywnych organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe tworzą podglebie funkcjonowania partii politycznych. I partie polityczne lewicowe to jest to, co w Polsce się nie udało. Albo udawało się przez bardzo krótki okres czasu, gdzieś do roku 2000. Mianowicie nigdy nie zabiegały o to, aby znaleźć środowiska wokół właśnie organizacji pozarządowych, właśnie ludzi, którzy chcą być aktywni, po to, żeby stanowiły dla tych partii podglebie. Te partie bardzo szybko, od roku 2000, stały się wodzowskie. I przejęły tą metodę, którą mają dzisiaj partie prawicowe, a najbardziej udoskonalił PiS, czyli stają się po prostu sektą z góry. I w warunkach polskich to jest podstawowe pytanie. Jeżeli my mamy rozmawiać o zrównoważonym rozwoju, o Polsce lewicy, to musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, nie ma powrotu do władzy Platformy, nie ma powrotu do władzy neoliberalnej Platformy, ale też nie ma powrotu do tych form relacji między ludźmi, i do relacji wewnątrz struktur lewicowych, w szczególności w partiach lewicowych, które były. I to trzeba podczas naszego tutaj pierwszego kongresu wyraźnie wyartykułować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Bakalarczyk, ekspert do spraw polityki społecznej, współautor wielu publikacji, które są dzisiaj do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem już nawiązać szybko do wypowiedzi pani Nowackiej. Mi się uważam, że bardzo też potrzebne jest, by takim punktem odniesienia dla budowania strategii lewicowej było oprócz tego kontekstu globalnego, to o czym było mówione we wcześniejszych wypowiedziach, także żeby tym punktem odniesienia były także obecne te próby budowania takiego przez Prawo i Sprawiedliwość właśnie chadeckiego państwa dobrobytu i tutaj na tej płaszczyźnie potrzebna jest próba budowania takiego merytorycznego sporu. Ja wprawdzie bym był ostrożny przestrzegłbym przy takim bardzo ostrym krytykowaniu programu 500+, także z takich pragmatycznych względów, ale uważam, że jak najbardziej należy konstruktywnie przeciwstawiać także, przeprowadzać także te postulaty lewicowe, czyli na przykład kwestie żłobków i przedszkoli. To jest słaba bardzo strona pisowskiej, że tak powiem, tej obecnej polityki i tutaj mogłaby być bardzo ciekawa dyskusja i myślę, że to jest trochę szerszy problem, to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość jednak w tej polityce społecznej bardzo mocno opiera się na transferach pieniężnych, co jest oczywiście cenne, natomiast bardzo ważne jest też ten człon usługowy, instytucjonalny i tutaj też jest bardzo duże pole dla lewicy. I trzecia rzecz,
mało właśnie o niej, co mnie zaskoczyło, mówiliśmy, czyli kwestia wyzwanie demograficzne i demografia jako też kolejny problem, z którym, wobec którego Lewica musi się odnieść w wymiarze opiekuńczym, zdrowotnym i bardzo wielu innych wymiarach. Tutaj też właściwie musimy praktycznie od nowa ten system wymyślić, czy mocno go przeobrazić, więc to jest kolejne pole. I ja może mówiłem o bardzo konkretnych rzeczach, ale wydaje mi się, że właśnie żebyśmy mieli możliwość jakiegoś sprawstwa w odpowiadaniu na te takie globalne wyzwania horyzontalne, trzeba właśnie mówić też konkretem i odnosić się do bardzo konkretnych rzeczy, żeby ludzie w ogóle zawierzyli nam i dali możliwość realizowania tych programów. Teraz Rafał Koszewiecki, potem pani Nowakowska. Tu na samym początku padło pytanie, państwo, narodowe czy integracja? I właśnie nie padła odpowiedź. Oczywiście państwo narodowe jest dzisiaj podmiotem europejskiej polityki. Wydaje się, że nawet przeszła pewien renesans, bardzo pozorny. Oczywiście idea integracji jest szalenie niepopularna w tej chwili w Europie, ale równie oczywiście, jesteśmy sobie w stanie poradzić ze sprawą ucieczki pieniędzy do rajów podatkowych, dumpingu podatkowego między państwami, jeżeli będziemy próbowali to zrobić w ramach państwa narodowego? No chyba nie. I tych przykładów można mnożyć, dodając oczywiście kwestię uchodźców, którą teraz się dzisiaj mierzy. Więc czy nie powinniśmy sobie zrobić trochę pod górę, postawić na ideę w tej chwili niepopularną, ale mamy trochę czasu na to. W imię tego, żeby zaproponować coś, co może być naszym marzeniem i co może rzeczywiście pewne problemy rozwiązać, bo w ramach państwa narodowego jesteśmy w stanie rozwiązać coraz mniej. Dziękuję bardzo. I ostatni głos. Proszę państwa, jestem z partii, która jest centrowa. Partia Demokratyczna, ta spadkobierczyni partii Unii Wolności. Tego. Myśmy polekli bardziej niż wy, bo po drodze zrobiliśmy wielki błąd, bo błędem był Balcerowicz na tym. Oprócz mazowieckiego Koronia był po drodze u nas Balcerowicz. I proszę państwa, ja nie widzę między naszym socjalliberalizmem, nie neoliberalizmem naszej partii, a wami tak większych różnic. Rzecz jest w tym w Polsce, jak odbudować tą scenę polityczną, bo Platforma nie jest partią centrową. Platforma jest zlepkiem wszystkich od lewicy do prawicy. A Nowoczesna nie jest partią dla ludzi. Jest to typowa partia liberalna, prawicowa. Rzecz w tym jest jak, i to jest moje pytanie, tak co mówił Ryszard przed chwilą, jak odbudować te struktury nie oparte na wodzostwie, oparte na członkach, rzeczywistych członkach ludzi, którzy będą działali w tych partiach. Jak odbudować Polskę dla ludzi, taką Polskę, jaką myśmy marzyli. Dzisiaj jest 4 czerwca i myśmy marzyli, ja jestem z tej Polski, która marzyła o wspólnej budowie Polski. Dla mnie to jest święto dzisiaj, olbrzymie. Jak to zrobić, żeby z powrotem wrócić do idei właśnie centrolewicowych i centralnych lewicowych. Taka opcja powinna rządzić Polska, nie Platforma, która jest niczym i nie Nowoczesna, która jest partią tylko bogatych. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te pytania i mamy w tej chwili kilka minut na krótkie podsumowania ze strony prelegentów. Teraz państwo jeszcze raz zamkną oczy i wyobrażam sobie przestrzeń. Jest tutaj jedna krzywa, jedna prosta służebny dróg. Tu jest rok 89. Tu jest rok 2016. Jedna krzywa to jest krzywa produktywności polskiej gospodarki. Ona startuje z poziomu no mniej więcej zero tam w roku 89 i idzie bardzo ostro w górę do 2016. To znaczy jest dowód na to, że nasza gospodarka się rozwinęła, jest coraz bardziej, przynosi coraz większy zysk. To. Druga krzywa to jest krzywa udziału płac w gospodarce, czyli de facto krzywa redystrybucji. Ona pokazuje, jak duża część tego wypracowanego zysku, tego naszego rozwoju została rozdzielona pomiędzy słabszych, czyli tych, którzy utrzymują się z pracy, bo silniejsi utrzymują się z kapitału. Ta krzywa idzie
drugi. Troszeczkę tam, bo trochę tak czasem na wprost, ale w ostatecznym rozrachunku maleje. Pomiędzy tymi krzywami ta przestrzeń to jest miara porażki trzeciej RP, jeśli chodzi o rozdzielenie sukcesu, który został osiągnięty, i jest też miarą tego nieporozumienia, które my mamy w mówieniu o trzeciej RP, bo do bardzo niedawna mieliśmy takie dwie opowieści. Jedna opowieść to jest, jak to nam się wszystko świetnie udało. No to ktoś pytał, no zależy komu się udało, prawda? Jednym się udało, ale bardzo wielu się nie udało. Miarą porażki lewicy jest to, że zbyt często ustawiała się po stronie tych, którym się właśnie udało. Teraz jak to zmienić? I to jest ostatnie zdanie, które powiem. To zmienić można na dwa sposoby. Poprzez predystrybucję i redystrybucję. Predystrybucja to jest to, co się dzieje do momentu, kiedy ta praca, ten moment, w którym ten zysk jest dzielony. No to jeśli mamy na celu wzmocnienie słabszego poprzez predystrybucję, to na przykład będziemy za tym, żeby wzmacniać związki zawodowe. Jedyną organizację w porządku demokratycznym, w kapitalistycznym państwie demokratycznym, która jest w stanie w sposób pokojowy i nie centralne zarządzanie ze strony rządu naciskać na pracodawców, żeby on się dzielił tym wypracowanym zyskiem. I tu nie mówię tylko o związkach zawodowych, które już są, ale też o rozbudowie związków zawodowych w tych częściach gospodarki, gdzie ich nie ma. Czyli w sektorze prywatnym. Lewica nie zrobiła nic na tym polu. Ale to również na poziomie debaty bardzo ważne jest tutaj, żeby lewica nie ustawiała się po stronie zwycięzców, żeby lewica nie mówiła, żeby nie szła w tę neoliberalną narrację, że trzeba dać wędkę, nie rybę, i że jak ci się udało, to jest miarą twojego sukcesu, że ci się udało. No bo jak lewica to robi, no to wiadomo, że powstaje dziura i w to miejsce wchodzi ktoś inny. Redystrybucja, to jest predystrybucja, ale redystrybucja to jest bardziej namacalny program, który socjaldemokracja, czy tam lewica powinna realizować, którego też nie realizowała. To jest kwestia podatkowa, wysokie, progresywne podatki, plus podatki majątkowe, plus podatki dla biznesu. Tego w Polsce nie ma, w Polsce są podatki regresywne, liniowe i niesprawiedliwe. No i plus programy redystrybucyjne. Takie programy jak na przykład 500+. No, ja rozumiem, że może mogą Państwo sobie tłumaczyć to na wiele sposób, że to nie jest wcale program lewicowy, bo coś tam. Ale de facto to jest program, który był bardzo potrzebny, który przyniesie wiele efektów ubocznych i pozytywnych, na przykład wzmocni pracownika. Bo jak ten bardzo źle opłacany pracownik dostanie 500 zł, to on się przynajmniej będzie mógł bardziej postawić szefowi, a nie będzie musiał przyjmować jakiejkolwiek pracy. To jest bardzo realna rzecz, która, ja nie wiem, czy PiS za to zgarnie poparcie polityczne na wieki wieków. Myślę, że nie. Ale myślę, że lewica powinna się wyrzekać raczej tego takiego zamykania oczu w przekonaniu, że jak zamkniemy oczu, to ten problem zniknie. I zniknie. Jest tak, jak jest. Więc te dwie rzeczy, redystrybucja, predystrybucja, i pamiętajcie Państwo o tej dysproporcji, o tej wielkiej przestrzeni, która nam, tej luce, która nam zionie z historii trzeciej RP. Jak to zobaczymy, to już będzie bardzo dużo. Okej. Dalej, jeszcze tutaj chcesz podsumować, bo mamy po 30 sekund. Bardzo krótko i konkretnie. Zainicjowaliśmy w Słupsku progresywną sieć burmistrzyń, burmistrzów, prezydentów i prezydentek. I widzimy tutaj szansę, żeby wesprzeć te wszystkie postulaty, które gdzieś jednak można zebrać do pewną całość myślenia o osobach wykluczonych społecznie, gospodarczo, ekologicznie. Nie zapominajmy o tej trzeciej, absolutnie kluczowej kwestii. Tylko przypomnę, że to właśnie Partia Pracy w Norwegii, a konkretnie pani premier Bro Harlem Brundtland w latach 70. skutecznie, bo do dziś ten proces jest skutecznie realizowany, zaczęła mówić o zrównoważonym rozwoju. Mówiła o tym, że wykluczenia społeczne musimy łączyć z wykluczeniami ekologicznymi i zapobiegać także gospodarcze. Zatem my będziemy się starali, myślę, że to jest nasza wspólna taka deklaracja z panem prezydentem Biedroniem, będziemy się starali budować oddolnie miasta inkluzywne, miasta partycypacyjne, miasta otwarte, miasta zielone, nie w tym sensie, że dużo drzew, ale
w tym sensie, że bardziej sprawiedliwe ekologicznie. Takie miasta, które będą stanowiły także bazę dla polityków i polityczek progresywnych. Dziękuję uprzejmie. Bardzo, bardzo ciekawe pytania. Pierwsza rzecz, proszę Państwa, kilka lat temu szłam przez ulicę Nowy Świat, wówczas krytyka polityczna była w kawiarni Nowy Świat i dwójka młodych ludzi, która szła przede mną, prowadziła następującą rozmowę. Hej, chodźmy tutaj, bo to są lewaki, to nam dadzą coś za darmo. Otóż myślę, że pierwsza rzecz, która jest istotna dla socjaldemokracji, socjaldemokracja to nie jest organizacja charytatywna. Naszym zadaniem nie jest dać, bo państwo nie daje, państwo jest efektem wspólnego wysiłku wszystkich podatników, wszystkich, którzy na to państwo pracują. Decyzja demokratyczna polega na tym, żeby zadecydować, w jaki sposób zagospodarować środki, które gromadzi państwo i w jaki sposób państwo powinno budować model społeczno-gospodarczy. Dlatego też uważam, że racja lewicy, Barbara Nowacka zaczęła o tym też wspominać, to nie jest kwestia, żeby prześcigiwać się w tym, kto jest społecznie bardziej wrażliwy, bo tak się mówi, to nie są te kryteria, tylko kto jest w stanie zaproponować model, który będzie modelem postępu zarówno dla tych, których nazywamy najbiedniejszymi albo zwykłymi obywatelami, ja poznałam bardzo dużo niezwykłych ludzi, nie spotkałam nikogo, kto mówiłby ja jako zwykły obywatel, i dla klasy średniej, która dzisiaj uznaje nasz program za program minimum, pozbawiony ambicji i pozbawiony maksimum, o którym mówiliśmy 100-150 lat temu. Druga kwestia, bardzo krótko, Ryszard Kańsz mówił o sprawie instytucjonalnej i organizacji. Proszę Państwa, współcześnie nie wszystko musi być partią. Lewica skorzystała w latach 60. nie dlatego, że włączyła ruchy hipsterskie, emancypacyjne w obrębie socjaldemokracji, tylko skorzystała z klimatu, który mówił, że inna rzeczywistość jest możliwa i że można walczyć o wolność i o równość jako taką, i w to wplotła swój polityczny język. Dzisiaj mamy do czynienia z partią, która jest niezwykle hojnie dotowana z budżetów państwowych, co oznacza, że staje się partią instytucjonalną. To oznacza również, że wiele z działalności, którą znaliśmy z działalności partyjnej, dzisiaj się przeniosła na zewnątrz. Kampanię prowadzą eksperci od kampanii, nie członkowie partii. Pracą intelektualną zajmują się tak zwane think tanki, które tak jak ja roszczą sobie prawa do wypowiadania rozmaitych decyzji, jakkolwiek bez mandatu publicznego jako takiego. To są tylko opinie. A nawet roznoszenie ulotek, na to się wynajmuje ludzi notabene za pracę, która jest bardzo niewielka. Jeśli chcemy mieć partię, to musimy sobie zdać sprawę, że dzisiaj ludzie głosują na ideę, a nie na organizację. Że dzisiaj nie mamy specjalnie pojęcia, czym ma być członkostwo w partii, bo dzisiaj przyjście, zapłacenie składki i otrzymanie biuletynu to nie jest coś, co ludzi zachęca do tego, żeby byli w partii. A co więcej, musimy sobie uprzytomnić, że partia powinna być wehikułem przyciągania wielu ludzi i również produkcji liderów. Pan prezydent Kwaśniewski rozpoczął ten panel z pytaniem, okej. Moje czasy się skończyły, proszę bardzo, młodzi ludzie, zaproponujcie coś. Problem nasz dzisiejszy polega na tym, i to widać, i to jest ostatni punkt, jeśli chodzi o kryzys socjaldemokracji, który był tak wspominany. Dzisiaj liderów nie kwalifikuje się na podstawie wspólnego programu. I my tutaj możemy mieć personalne, anse, jakiekolwiek, ale wiele nas łączy, mianowicie idea, że dobrze jest być socjaldemokratą i że można być socjaldemokratą i cieszyć się szacunkiem społecznym. I do tego potrzebni są liderzy, którzy mają trochę więcej doświadczenia niż to, że byli asystentami asystentów, potem asystentami, potem młodszymi ministrami, a potem, kiedy przegraliśmy wybory, nie było nikogo innego i oni się znaleźli do wyboru. Dzisiaj potrzebujemy liderów z pomysłem i z charyzmą, bo na tym możemy przekonać ludzi do tego, że jesteśmy w stanie coś zaproponować dalej, a nie, że jest to na nas kolejna posada. I myślę, że to jest ostatnia nuta, na której chciałabym zakończyć. To niezwykle ciekawe. Dziękuję Krzysztofie, ale bardzo krótko. Bardzo krótko, bo Anna zabrała cały czas i zgadzam się z większością tego, co powiedziała. Dodam na koniec do tego tylko wizję i odpowiadając na pytanie Ryszarda, ale też starając się tak pokrótce powiedzieć o tej instytucjonalnej lewicy, wydaje mi się, że Ryszardzie lewica taka prawdziwa narodzi się tam, gdzie z rzeczywistością zostaną obalone aspiracje tych wszystkich, którym się w Polsce nie udało. Ludzi, którzy pomimo ostatnich 27 lat mogą powiedzieć, jestem po stronie wykluczonych. Nie tych, którym żyje się najbiedniej, bo ci zawsze tam byli te 7-8%, o których cały czas rozmawiamy, ale tych wszystkich, którzy uważali, że Polska po 89 roku miała dawać nadzieję, a niestety obudzili się w rzeczywistości, gdzie aspiracje spotkały się z murem i ten mur będą musieli przebić. I czy ona jest potrzebna instytucjonalnie? Nie. Ona nie jest potrzebna instytucjonalnie, bo ja się zgadzam, że składka, statut, a może zebranie koła partyjnego bardziej nudzi. Jak oni nie spotkają się na ulicach, to nigdy nie będą mieli szansy wygrywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Paweł?
Po pierwsze, wydaje mi się, że faktycznie kończy się czas partii instytucjonalnych i to nie tylko w Polsce. Myślę, że jest to wszędzie na świecie, że pewna wiarygodność została dawno utracona, że ludzie chcą bardziej się kontaktować sieciowo, bardziej ze sobą dyskutować, a niekoniecznie afiliować się i przynależeć, a potem faktycznie zagłosują za pewną ideę. Tylko ta nasza idea musi ich przekonać do siebie. Dobrym opakowaniem niestety musi to być zrobione w sposób wiarygodny, ale musi być przede wszystkim wiarygodny i wynikający też z potrzeb ludzi. Jesteśmy w stanie to zrobić, tylko musimy zacząć słuchać nie tylko samych siebie w panelu i samych siebie na tej sali, ale po prostu każdego i każdej, nawet tych, z którymi się bardzo często nie zgadzamy, bo ich żale, pretensje, bóle i uwagi mogą być konstruktywne. Liderzy niestety muszą porzucić wszyscy swoje ambicje, bo wcale nie jest powiedziane, że się na zawsze jest liderem, tylko trzeba po prostu normalnie pracować organicznie. Przyjdą wybory, to się liderzy znajdą. A kończąc jeszcze, szukajmy opakowania, ale kończąc odpowiedź na Krakowowi Gosiowi, który mówi o tym przyszłym wzmocnieniu pracowników. Na razie dzisiaj kobiety w mniejszych miejscowościach dostają, słyszą, że może i będą miały 500+, więc może nie zrezygnują z tej pracy 1200 zł, nie zajmują miejsca na rynku pracy i zamykanie oczu na to jest tak samo błędne, jak uogólnianie, że cały pomysł 500+ jest niedobry, czego nie powiedziałam. To, co my musimy mówić, to jest to, że są żłobki i przedszkola i dziękuję za tę uwagę. Dokładnie to próbowaliśmy mówić. Natomiast też nie możemy udawać, że to naprawdę wzmocni pracowników. To po prostu wyrzuci znaczną część poza rynek pracy i to będą kobiety, których bo jednym z podstawowych zadań socjal demokracji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panelistom. Dziękuję państwu. Na koniec jedna bardzo krótka refleksja, która wydaje mi się mogłaby być dobrą puentą tej naszej dyskusji, bo ona wiąże się ze wszystkimi wypowiedziami i z osobą pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Otóż wydaje mi się, że bardzo ważne dla polskiej lewicy, aby zrozumieć swoje własne błędy, porażki, także te, o których mówił Rafał Woś, a także zrozumieć, skąd wzięło się poparcie dla prawicowego populizmu w Polsce, to taką lekcję można by było zrobić przy użyciu zdjęć i filmów z kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 roku. Ja lubię często wracać do tych archiwaliów, ponieważ wydaje mi się, że one są nie tylko dlatego, że to było moje pierwsze doświadczenie polityczne i doskonale pamiętam atmosferę tamtej kampanii, która moim zdaniem była dużo ostrzejsza niż ten konflikt polityczny, który dzisiaj się rozgrywa, ale ja doskonale pamiętam zdjęcia Aleksandra Kwaśniewskiego w małych miejscowościach, w miastach 15, 20, 30 tysięcznych, gdzie na centralnych placykach spotykali się ludzie, którzy z nadzieją patrzyli na tego kandydata, ponieważ wierzyli, że on przywróci im godność, którą odebrały im pierwsze lata transformacji ustrojowej. Jest taki film z kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego, gdy Aleksander Kwaśniewski przemawia do kilkutysięcznego zgromadzenia i mówi tak: przeciwko mnie są warszawskie salony, przeciwko mnie jest Kościół i media, ale mnie chcą ludzie. I wydaje mi się, że ten duch lewicy z 95 roku, utrata tego ducha także przyczyniła się być może do późniejszych problemów lewicy, ale wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, aby do tej atmosfery, do tego podejścia uprawiania polityki wrócić. I pamiętać, że lewica kiedyś była w stanie reprezentować tych, którzy szukali w lewicy nadzieję na odzyskanie godności. Bardzo państwu dziękuję i zapraszam do udziału w kolejnych panelach naszego